Dzień dobry Państwu, Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, jak wskazuje tło, jesteśmy w Senacie, bo za nami głosowanie w sprawie uchylenia immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Oczywiście ten immunitet nie został uchylony, zdecydowały tutaj głosy opozycji, która w Senacie jest większością. My w tej odsłonie pytamy, czy Grodzki przetrwa w Senacie, a razem z Państwem, razem ze mną jest pan profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Widzimy się, słyszymy doskonale. Panie ministrze, co takiego dzieje się w tym Senacie, że mogą być gromy, mogą być burze, a mimo to Tomasz Grodzki dalej jest marszałkiem Senatu? Czy opozycja nie chce tutaj wyciągnąć konsekwencji, nie chce, aby senator Tomasz Grodzki, marszałek Tomasz Grodzki wyjaśnił sprawę przed sądem, oczyścił się z tych wszystkich oskarżeń, podejrzeń czy też wątpliwości, jakie pojawiają się pod jego adresem? No ja nic tak nie cementuje jak wspólny biznes i tutaj wydaje się, że ten wspólny biznes realizowany przez senacką większość jest tym biznesem spajającym, łączącym. Ja przypomnę, że beneficjentami tego układu jest z jednej strony oczywiście Koalicja Obywatelska, ale przypomnę, niewielkie grupki wspomagające, dzięki którym Koalicja Obywatelska ma większość, no to z jednej strony jest Polskie Stronnictwo Ludowe, ale też w takiej formule dość zaskakującej, bo tam tymi ludowcami jest senator Michał Kamiński. Ja już nie wspomnę, ile partii po drodze zaliczył. Jest też senator Libicki, no to też kiedyś w początkach również członek Prawa i Sprawiedliwości, no ale jest też ugrupowanie zwane PPS. No tutaj dla mnie jako człowieka, który w latach 80. starał się i walczył o to, aby odtworzyć i tu sylwetka profesora Jana Józefa Lipskiego, niesamowicie ważna, istotna, autorytet moralny. I dzisiaj, no, gdyby z grobu wstał pan profesor Jan Józef Lipski, to by załamał ręce, widząc, w jakiej formule ten dzisiejszy PPS funkcjonuje, chociażby w Senacie. Każdy z tych niewielkich liczbowo senackich właściwie kół, no, ma swojego wicemarszałka, bo i Michał Kamiński, i pani Stanecka jest wicemarszałkiem, więc to pokazuje, że nic tak nie cementuje jak wspólny biznes, a więc biznes, który wyraża się w tym, że każdy, kto jest udziałowcem tego biznesu, ma swoich szefów również komisji czy wiceprzewodniczących, a to wiąże się też z bardzo konkretnymi gratyfikacjami, tak jak w wypadku również i wicemarszałków. Więc kiedy mówimy w tym kontekście o sprawie senatora Tomasza Grodzkiego, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że w tym dniu były głosowane dwa wnioski. Jeden wniosek dotyczył pani senator Kochan za wypowiedź, którą wygłosiła, będąc jeszcze posłem, i wygłosiła z mównicy sejmowej. I tutaj wszyscy byli zgodni, również senatorowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali za odrzuceniem takiego wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pani senator Kochan, dlatego że jest to immunitet materialny, a więc immunitet i ochrona wynikająca i dająca tą ochronę, jest to ta ochrona dla senatora wykonującego powinności, obowiązki płynące wprost z ustawy. Natomiast w wypadku marszałka Grodzkiego mówimy tutaj nie o aktywności, działalności senatorskiej, tylko mówimy o aktywności poprzedzającej ten moment, kiedy Tomasz Grodzki został senatorem. No właśnie do tej aktywności odnosił się marszałek Tomasz Grodzki. W swoim wystąpieniu pozwolimy sobie teraz zaprezentować słowa pana marszałka. Co takiego powiedział Tomasz Grodzki z mównicy senackiej? Prosimy. Wiele rzeczy, tak jak się znamy już kilka lat, możecie państwo o mnie powiedzieć, ale myślę, że nie można powiedzieć, że jestem idiotą. I będąc dyrektorem i ordynatorem, dopominałem się jakichkolwiek wpłat pieniędzy. Stanowczo podkreślam, nigdy nie przyjąłem żadnej łapówki
od pacjenta. Panie ministrze, czy będzie pan polemizował z panem marszałkiem w sprawie jego stanu intelektualnego, jego postawy moralnej? Przede wszystkim, panie redaktorze, szanowni państwo, powinniśmy przede wszystkim spojrzeć w dokumenty, które przedstawiła prokuratura. Prokurator wskazał na sytuację taką oto i wskazał na to, że istnieje bardzo poważne prawdopodobieństwo, że senator Grodzki, wtedy po prostu profesor Tomasz Grodzki, przyjął przynajmniej 4 udokumentowane przypadki przyjęcia korzyści majątkowych. To jest w wysokości nie mniejszej niż 24 tysiące. To są 4 przypadki, 4 sytuacji, w których takie środki finansowe były przekazywane bądź to w kopercie, ale przede wszystkim w kopercie dla pana marszałka Grodzkiego. I to jest wniosek, który zawiera również fragmenty wypowiedzi osób, które wręczały te właśnie środki finansowe. Ja przypomnę, że to rzecz dotyczy sytuacji, w której to pacjenci lub rodziny pacjentów zwracały się o zaopiekowanie się czy też przeprowadzenie zabiegu medycznego. Więc to jest no, szczególnie poważny zarzut, że to nie jest od tak sobie, tylko to jest w sytuacji zagrożenia życia, zagrożenia zdrowia, wręczanie lekarzowi pieniędzy, żeby zaopiekował się w sposób taki, jaki no przecież mamy świadomość tego, wynika wprost z etyki lekarskiej i wynika również z ogólnych przepisów prawa, więc tych powinności, obowiązków i obowiązkach, jakie ciążą na każdym pracowniku tej publicznej służby zdrowia. Więc jeszcze raz powtarzam, mówimy tutaj o zarzutach i tych wypowiedziach, czy też złożonych pod przysięgą przez bardzo konkretne osoby, więc to jest tak naprawdę te zeznania, to jest kilkadziesiąt osób, które wypowiedziały się w tych sprawach. Natomiast no, marszałek Grodzki, podobnie jak koledzy z ław senackich pana marszałka Grodzkiego, uznali, że ten wniosek jest wnioskiem całkowicie bezzasadnym. I do tego wniosku odniósł się również wicemarszałek Senatu, również przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk. Teraz poprosimy właśnie o tę wypowiedź pana marszałka. Natomiast jeżeli sprawa dotyczy, tak jak pan poseł słusznie powiedział, czynów jeszcze sprzed w ogóle sprawowania funkcji posła i senatora, no to jest to ewidentne nadużywanie immunitetu. No nie można się w ten sposób chronić przed odpowiedzialnością karną, bo każdy wtedy obywatel mówi, no zaraz, ale przecież to jest kompletnie niezwiązane z wykonywaniem funkcji marszałka. To jest w ogóle niezwiązane z funkcją senatora, więc trzeba po prostu wykazać się minimum honoru i odwagi i stanąć z podniesioną głową przed wymiarem sprawiedliwości. A w podobnym tonie wypowiadał się również były marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl powiedział: jeżeli marszałek Grodzki mówiłby prawdę, to z łatwością obroniłby się w sądzie. Dziwię się, że pan marszałek nie chce się oczyścić z zarzutów w sposób odważny, honorowy. To jest wypowiedź byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego dla portalu wpolityce.pl. Panie ministrze, no a może tak przekładając teraz wajchę w drugą stronę, mówiąc kolokwialnie, może jest tak, że słowo były jest tu kluczowe. Może opozycja ma rację, twierdząc, że ta sprawa wraca, ponieważ to opozycja przejęła, również mówiąc kolokwialnie, Senat. To opozycja ma większość w Senacie, to Tomasz Grodzki jest marszałkiem i teraz właśnie prokuratura wraca do tych zaległych, starych spraw. Panie dyrektorze, powtórzmy jeszcze raz. Tak naprawdę te wnioski, które były procedowane, właściwie ten jeden wniosek dotyczący Tomasza Grodzkiego był wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej tylko w tych 4 określonych sprawach.
Natomiast ten materiał, który był gromadzony w trakcie tego śledztwa, dotyczył nie tylko tych czterech przypadków, ale dotyczył zdecydowanie większej liczby. Natomiast te wcześniejsze przypadki przedawniły się. Więc to nie jest tak, jak twierdzą niektórzy, że ta sytuacja jest sytuacją wynikającą czy wypływającą z zamówienia politycznego tej czy innej części politycznej Izby Senatu. Nie, absolutnie nie. Tu mamy do czynienia z sytuacją taką, w której te złożone zeznania w tej właśnie sprawie no, bezpośrednio wskazują na to, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że marszałek Grodzki mógł dopuścić się takich przestępstw. Jeszcze jedna rzecz bardzo istotna i ważna. To postępowanie to jest postępowanie, które jest w trybie, to są zarzuty z kodeksu karnego i w trybie kodeksu postępowania karnego, a więc tym samym ciężar dowodzenia jest po stronie prokuratury i pamiętajmy też, że istnieje domniemanie niewinności, więc oddanie, wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej przez Senat w odniesieniu do pana Grodzkiego byłoby tak naprawdę otwarciem procedury, w której rzeczywiście senator Grodzki mógłby nie tylko odnieść się, ale poprzez swoich przedstawicieli mógłby bronić swego dobrego imienia. Natomiast proszę zwrócić uwagę, również to pojawiło się w debacie i na posiedzeniu komisji i na posiedzeniu plenarnym. Pan marszałek Grodzki rozpoczynał swoje wystąpienie od tak naprawdę wyliczenia tych postępowań cywilnych, które wszczął przeciwko dziennikarzom, a więc jak się okazuje, jedynymi osobami wobec których toczone jest postępowanie lub osoby, które już zostały skazane, to są dziennikarze, którzy ośmielili się traktować te zarzuty, które zostały postawione przez prokuraturę, jako zarzuty mające podstawy faktyczne i nie tylko prawne. Więc to jest rzeczywiście kuriozalne. I wreszcie na koniec też chcę powiedzieć, że Senat jest takim szczególnym miejscem. Mówię szczególnym, ponieważ to, co związane jest z marszałkiem Grodzkim, a więc w tym wypadku to, że został zawieszone postępowanie przeciwko niemu. Obok Tomasza Grodzkiego jest jeszcze senator Krzysztof Kwiatkowski, jest jeszcze senator Stanisław Gawłowski. To są senatorowie, wobec których również toczą się postępowania. Więc no to jest, widzimy, sytuacja dość w mojej opinii no zaskakująca, że senatorowie, a więc członkowie tej Izby, która ponoć jest Izbą refleksji, zadumy i kiedyś wprost mówiono, że Senat jest jak gdyby odzwierciedleniem tego, co zwie się arystokracją, a więc są to ci aristos, aristoi najlepsi, no tutaj pokazuje, że wśród tej setki jest co najmniej trzech, wobec których postawione są bardzo, bardzo poważne zarzuty. A co więcej, jeden z nich, to Tomasz Grodzki, próbuje unikać konfrontacji i tej procedury, tego postępowania, które być może oczyściłoby go z tych zarzutów, które stawia mu prokuratura. Panie ministrze, skoro mówimy o tej Izbie Zadumy, Izbie Refleksji, czyli o Senacie, czasami też pada to określenie Izba Wyższa Parlamentu, nieco zapożyczone z zachodnich porządków, ale jednak funkcjonujące również w polskim porządku, chciałbym zapytać o szansę na zmianę ordynacji wyborczej do Senatu, bo taka kwestia też się pojawia i według nieoficjalnych ustaleń mogłoby to sprawić, że Prawo i Sprawiedliwość zyskałoby około 20-40 mandatów. Czy to realna opcja? Panie redaktorze, szanowni państwo, tutaj taka dyskusja rzeczywiście pojawiła się. Ona jest taką dyskusją, która
no jest niezbędna i konieczna, abyśmy rzeczywiście mieli szansę nie tylko powiedzieć, ale przede wszystkim najpierw dokonać tego, o czym pan mówił, czyli pewnej refleksji nad tym trybem przeprowadzenia wyborów. Natomiast pamiętajmy też, że ten rok chyba wydaje się być ostatnim momentem, w którym moglibyśmy decydować o zmianie kodeksu wyborczego, a więc zmian sposobów przeprowadzenia wyboru. I tu niestety musimy, panie profesorze, panie ministrze, postawić kropkę, ponieważ nasz czas dobiegł końca, nas również obowiązują pewne procedury. Pan profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki, senator Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję, panie ministrze, życzę dobrego dnia. Dziękuję również państwu. Już teraz zapraszam państwa do kolejnej odsłony naszego spotkania. Zostańcie z nami.